Siemano, z tej strony Dawid, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy szukać zabawek na mapie Elmrig. I jest to kolejny odcinek z serii właśnie na mapie Elmrig. To zaczynamy. Ja sobie przygotowałam już samochód, którym będziemy jeździć i szukać tych zabawek. Widzimy się w nim. Ja już jestem w samochodzie, on się prezentuje tak, jest to Ford Ranchero, srebrny, z paką też, więc jest to pick-up, wsiądziemy i można jechać. Dobra, odpalamy i jedziemy. Myślę, że pojedziemy najpierw w tą stronę. Tak chyba nie powinno być. Jeszcze ich nie próbowałem szukać. Dobra, tutaj chyba nic już nie ma, więc widzimy się już przy samochodzie. Już jestem i jedziemy dalej. Tak się zastanawiam, czy iść też do domu, ale chyba nie. Tu jest jakaś fabryka. Wydaje mi się, że tu coś może być. O. Coś tam jest, tylko jak to zrobić? Gdzie? Jest tutaj jakaś drabina. Dobra, ja spróbuję tutaj wejść i jak już będę na górze, to jakoś chyba sobie z tym poradziłem. Wypożyczyłem ciągnik, podjechałem tutaj, spróbujemy wejść. O, udało się. Ja zwrócę ten ciągnik i zaraz się wyjdzie. Dobra, jedziemy dalej. Zaraz, bo tam coś mogło być, ale tu najwyżej później tu jeszcze przejedziemy. Tu na pewno coś będzie. Chcę tutaj wejść. Thank you.
kompletnie nie wiem, gdzie tego szukać. Chyba trzeba przejechać po całej mapie. Tego jeszcze. Brat mi wszedł do pokoju, ale już. Jedziemy dalej. Coś mi się wydaje, że to będzie najdłuższy odcinek na kanale. Trochę, bo coś tu mi się wydaje, że zaraz będzie. Tu chyba. Po tamtej stronie też coś może być. Co jest? Myślę, że są te zabawki. Tu się chyba wejść nie da. Ja tych zabawek nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Tu? Tutaj też nic nie będzie. Zaraz, może jeszcze tu zerknę. Ja przeszukam to miejsce i wtedy, jeżeli coś znajdę, to wam powiem, bo odcinek będzie trwał pewnie bardzo. Ja już jestem. Możemy jechać. Ale mam pomysł. Chyba zrobimy po prostu z tego dwie części. Tak, to będzie dobry pomysł. Ale ta kierownica skrzypi. Tu coś na pewno będzie. Tam jest pusto. Piszcie w komentarzach, gdzie jeszcze możemy znaleźć te zabawki. Tu raczej tego nie ma. Myślałam, że to naprawdę będzie szybciej szło, ale chyba nie. Pojedziemy jeszcze tam bardziej do miasta. Myślę, że tam będzie więcej. Dobra, i tu sobie zaparkujemy, bo ja myślę, że tutaj to będzie więcej rzeczy. Tak, co to jest? Wow. Wow.
Jeszcze nie widziałem tutaj stadionu. O. Zabawka. Dobra. Coś tu jeszcze jest. Ale jakoś mało tych siedzeń. Dobra. Tu już chyba nic nie ma. Idziemy dalej, bo coś mi się wydaje, że w tym mieście będzie dużo tych zabawek. Zrobimy kilka części szukania zabawek, bo myślę, że jedna nie da rady. Bardzo długo będzie trwał odcinek. Tak. Myślę, że 15 minut ze 3 lub 4 części. Idziemy tutaj. Idziemy za tu. Nie jest takie łatwe. Dobra. Jadę dalej. To już chyba nic nie znajdę. Może tu jeszcze coś? Chyba już to mówiłem, ale właśnie piszcie w komentarzach, gdzie możemy znaleźć te zabawki. Może pojadę jeszcze tam w stronę labiryntu, ale to widzimy się już po tamtej stronie. Przyjechałam centralnie pod labirynt i może coś być tu. O. Tak na wejściu. Chociaż nie jest tak łatwo w sumie to znaleźć, bo czasami te najbardziej oczywiste miejsca są najtrudniejsze. Dobra, idziemy do labiryntu.
Jeżeli ktoś nie widział odcinka, w którym przechodzę właśnie labirynt, zapraszam. Film chyba będzie trwał dłużej niż 15 minut. O, tu sobie tak teraz przejdziemy już bez ten, bo to za długo zajmie. Coś chyba było. Dobra, jak znajdę to... To wtedy... Znalazłem właśnie kombajn. I to już chyba ostatnia zabawka w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i akurat... I... Fajnie by było, gdybyście zostawili subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić innych filmów. I pożegnamy się z Sarenką. Nara.